Apostol Jan zapisał w 14 rozdziale takie słowa: Niechaj się nie trwoży, serce wasze wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. No, ufajcie we mnie, tak? Można byłoby to sparafrazować. Yy, tylko zacznijmy może od początku. Myślę, że wielu rodziców dzisiaj uczy swoje, yy, swoje dziecko nie mieć takiego ślepego zaufania obcym, osobom, których kogo nie znamy. Jest takie coś. No na przykład nie wsiadasz, no mnie kiedyś uczono, nie wsiadasz do auta, jak ci nie znasz tych ludzi. Gdzieś tam nie idziesz z nieznajomą osobą starszą, a nawet nie tylko starszą. No jest takie coś, zostało? Czy nie? Czy teraz wszystko jest na luzie? Rodzice, powiedzcie. No jest, zostało, tak? Jakaś osoba, osoba nieznajoma woła dziecko albo mówi, słuchaj, no chodź czekoladką, cię tutaj poczęstuję, taka fajna przecież jest. Wskutek pewnych okoliczności byłczesny rodzic musi uczyć swoje dziecko. Nie ufaj. Uważaj, nie ufaj, nie bądź taki łatwowierny. Raczej wszyscy rodzice tego uczą. A później powstaje takie pytanie. Po tym, jak cały czas dziecko uczono o takim, żeby mieć taki dystans, żeby nie ufać. To Pada kolejne hasło: Zaufaj Jezusowi. I nagle wszystko się przewraca w tej głowie. Jak zaufać? W tym kryje się całe nieporozumienie jakby taki paradoks sytuacji. W obecnych, w obecnych czasach świat nie posiada zaufania. Po prostu nie mamy zaufania, po prostu nie do czego. Tak naprawdę, jeżeli przeanalizujemy to no gdzieś ten procent tego zaufania jest bardzo, bardzo marny. Nawet może tak się wydawać czasami i raczej tak jest. Jeszcze jakieś może ze 100 lat plus minus temu to było tak, jeżeli jakiś wędrownik szedł do innej miejscowości, a szczególnie gdzieś jak przyszedł na wieś i była potrzeba zanocować, to jak zapukał do którejś tam bramy, tak, do którejś drzwi to mógł znaleźć, no, znaleźć dla siebie noc. I to normalnie, obcą osobę wpuszczano, człowiek sobie odpoczął i kolejnego dnia kontynuował swoją podróż. Była taka osoba przyjmowana. <laughs> Dzisiaj pójść kogoś obcego do swojego domu, no nie? A przecież list Hebrajczyku mówi, 13 rozdział, gościnności nie zapominajcie. No właśnie. A ile było takich sytuacji, kiedy ktoś nadużywał takiej gościnności, takiego zaufania, otwartości? I niektórzy niestety nieuczciwie korzystali z tego, znając, że chrześcijanie stosują tą dobrą zasadę gościnności. Więc jak tutaj być? Gdy dziecko się rodzi, ma tak zakodowane, żeby ufać swoim rodzicom, no nie? Nawet gdzieś tam jak. Tata mówi, no skacze ja cię złapię, dziecko skacze. Nawet tam czasami trochę po, po, nawet poopiera się, no bo już gdzieś tam takie kilkoletnie dziecko ma doświadczenie, że jednak wysokość wyżej tam pasa to może być niebezpieczne, ale jednak i tak skacze w te ramiona do ojca. E, tak Pan Bóg zrobił, aby dziecko ufało swoim rodzicom. Ale gdy dziecko dorasta staje się dorosłym, szczególnie kiedy rodzice lekceważą, um, ignorują takie dziecko, gdzieś nie przekładają się do tego wychowania, wyrasta całkiem inny charakter, całkiem inny światopogląd. Bardzo często taka nieufność szybko nabiera swoich kształtu i formuje się w charakterze konkretnego dziecka. Ponieważ dziecko po jakimś, w, jakimś, w którymś już wieku potrafi odróżnić że zostało okłamane, zawiedzione, i albo ktoś był nieszczery w stosunku do niej. Więc co robić? Jak można by byłoby z tego wyjść? Bo, bo, tak jak mówiłem, powstaje taki paradoks. Dziecko cały czas uczone, że nie, 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 a tutaj zaufa Jezusowi. I to jeszcze komuś, kogo nie widzimy na co dzień. Hm, dylemat. Nie spodziewajcie się ode mnie, że jakieś odpowiedzi na to pytanie, tylko na podstawie. Gdy sięgniemy do pewnej historii, tak, która jest zawarta w Ewangeliach, to y, spróbujemy coś sobie przypomnieć i wyciągnąć jakąś lekcję dla siebie. Albo przynajmniej przypomnieć sobie. Fragment, do którego w pierwszej kolejności chciałbym się odwołać i który zachęcam, byśmy otworzyli, jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale. To będzie werset 43. Więc ósmy rozdział Ewangelii Łukasza. W ogóle ten rozdział jest bardzo bogaty wydarzenia, ale skupimy się na konkretnie jednej sytuacji, a w międzyczasie w tej sytuacji miała, miała miejsce inna sytuacja, a więc chodzi o wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie pewnej niewiasty. Kilka ciekawostek, które dotyczą tego opisu. Pamiętamy tą historię, tak? Przychodzi przełożony synagogi, Jair i prosi Jezusa, że no jest problem. Dziecko umiera i on szuka tej pomocy. Właśnie kim jest przełożony synagogi? Taka ciekawostka może. Przełożony z synagogi to nie jest rabin, to nie jest nauczyciel w synagodze, czyli w domu zgromadzenia Beit Knesset, tylko to jakby dzisiaj można powiedzieć taki prezydent zgromadzenia takiej danej wspólnoty. No jeszcze bym inaczej, jeszcze bym, taki właśnie prezydent tej jakby powiedzmy prezydent nawet może Wisły pod warunkiem, że na przykład cała Wisła to jest naród izraelski. To jest taka ciekawostka i hmm, gdy w którymś mieście jest wspólnota judaistyczna, to przełożonej synagogi to najważniejsza osoba w danym miasteczku, w danej miejscowości. Do końca nie wiadomo, gdzie dane wydarzenia miały miejsce. No, prawdopodobnie może w Kafarnaum, gdzie Jezus był w miarę dobrze przyjmowany. I jako ten dowódca, jako ten przewożony, on budziło to zainteresowanie, bo gdy przyszedł, mówił o tym publicznie, ludzie na pewno wiedzieli, co się działo o niego w rodzinie i no jakby... Była reakcja ludzi na, 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 na to wydarzenie. Oczywiście, pomimo tego, że był przełożony z synagogi, to był jakiś dowódca, tzw. Tak zwany przełożony miasta od władz rzymskich w tym czasie, ale dla miejscowych to była obca osoba, więc on sobie był, ale przełożony z synagogi była osoba o wiele ważniejsza i był swój. I właśnie ten przełożony przyprosi: "Córka moja umiera, przyjdź pomóż mi". Gdyby podobna sytuacja miała miejsce w innej osoby, to może nie byłoby takiego zainteresowania, ale w tej sytuacji to budziło jakby, może nie tyle zainteresowania, ale ludzie, była reakcja ludzi. Przychodzili, żeby może wesprzeć, żeby może jakoś no, pomóc, coś poratować, więc ludzie zareagowali na to i dlatego między innymi był tam taki tłum. I w całym tym tłumie coś przyciąga uwagę Jezusa. I to tak przyciąga jego uwagę, że on się spóźnia i niestety to dziecko, jak później czytamy, umiera. Wersety 43 i 44 sprawozdają, że Jezus zostaje zatrzymany przez pewną kobietę. I czytamy te wersety. A niewiasta, która miała krwotok od 12 lat, i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć. Podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok ta historia z tą niewiastą znajduje się jakby w takim nawiasie, bo jest mowa o tym, że przychodzi Jair, jakby jest rozwinięcie tej, tej historii i później ta jakby, ta niewiasta. Tak? Ponieważ dalej kilka wersetów widzimy, że Jezus kontynuuje swoją podróż do domu Jaira i później jak wiemy, że kobieta zostaje uzdrowiona i ta dziewczynka wskrzeszona. Nikt nie został jakby pominięty. Więc co się znajduje w tym nawiasie? I dlaczego akurat taka, no, taka, taka ciekawa sytuacja? Co to mogłoby znaczyć? Wiecie, czas od czasu gdzieś tam można usłyszeć różne, no, nawet takie może dziwne komentarze do danej sytuacji, ponieważ w niektórych kościołach uważano, że kobieta Specjalne dni swoje nie ma prawa przyjść na nabożeństwo. Na pewno słyszeliście o tym. Są nawet takie kościoły, które potrzebują taką, tak, taki pogląd. I najciekawsze to, że takie osoby odrzucają Stary Testament. Mówią: a nie, nie, bo Jezus to wszystko ukrzyżował, tam przybił do krzyża, i to jest nieaktualne, ale właśnie takie fragmenty dla czegoś. Trzymają się takich fragmentów i je używają jako dowód w pewnych sytuacjach. A więc Pismo Święte mówi nam o rytualnej nieczystości, bo o tym jest mowa. I bardzo ważny niuans. Rytualna nieczystość nie jest grzechem. To trzeba sobie uświadomić. I to jest bardzo ważne. Ponieważ gdy na przykład otwieramy. Otwórzmy trzecią mojżeszową, czwarty rozdział 31 werset, gdzie. Jest mowa o tym, że człowiek najpierw składa ofiarę, później otrzymuje przebaczenia. Czytam trzecia Mojżeszowa, Księga Lewitów, czwarty rozdział, 31 werset. Wszystek zaś jej tłuszcz usunie, czyli z ofiary, tak jak się usuwa tłuszcz z ofiary pojednania i spali go kapłan na ołtarzu jako woń przyjemną dla pana. Kapłan dokona za niego przebłagania i będzie mu odpuszczony. Czyli widzimy przebłagania i odpuszczenia grzechów. I zobaczmy różnica, co się dzieje, gdy jest nieczystość rytualna. Na przykład po urodzeniu dziecka, tak? Kie, powiedziano, gdy się kończy period nieczystości, składa się, taka kobieta składa ofiarę, jakby składa ofiary. Trzecia Mojżeszowa, dwunasty werset. E, przepraszam, trzecia Mojżeszowa, dwunasty rozdział, siódmy i ósmy wersety czytam. Kapłan ofiaruje to przed Panem i dokona za nią przebłagania i będzie oczyszczona od upływu swojej krwi. Takie jest prawo dotyczące tej, która urodziła chłopca lub dziewczynkę. I kolejny werset. A jeżeli nie stać jej na jagnię, to weźmie dwie syna lub dwa młode głąbki jednego na ofiarę całopalną, drugiego na ofiarę za grzech. A kapłan zaś dokona przebłagania za nią i będzie czysta. Nie jest powiedziano wybaczona. Tutaj nie ma elementu wybaczenia, aczkolwiek padło hasło grzech. Do, do tego za chwilę dojdziemy. W pewnym sensie to nie jest grzech. Jest to trochę jakby inna strona tego tematu. Oczywiście to dotyczy nie tylko kobiet, ale również mężczyzn. W Biblii też możemy ten temat poczytać. W Izraelu taka osoba nie mogła przyjść do świątyni i później zjeść mięso ofiarne. Był pewien zakaz. Więc rytualna nieczystość to jakby inna strona grzechu. Grzech jest nie tylko konkretna czynność przysiłku Bożemu przekazaniu. Grzech jest stanem, w którym znajduje się człowiek. Stan, w którym jesteśmy nie tylko grzeczni, ale i, i śmiertelni, i kiedy jesteśmy chorzy. Od pewnego wieku w organizmie człowieka m, tak naprawdę idzie, no, takie obumieranie tych komórek. I nawet jak przypomnimy sobie taki fragment z księgi patriarchowej prorocy, gdzie Ellen White opisuje, jak Adam i Ewa, kiedy pierwszy raz zobaczyli w jednący list, to nie, to nie doznali ciężkiego szoku, bo jak to tak? To zawsze było zielone, zawsze gdzieś tam bujało, zawsze cieszyło, a tutaj nagle ten list uschł. I gdzieś tam o, spadł z tego drzewa. Był to dla nich szok. Wyobrażacie sobie? Przed upadkiem w ogrodzie jeden nic nie umierało. Komórka, czy to ludzka, czy rośliny, żyła i była zawsze. cieszyła się tym życiem. Dzisiaj jest na odwrót. Nawet gdzieś tam uczeni udowadniają, że jest pewien mechanizm, który po pewnym czasie uruchamia proces niszczenia danej komórki. I niestety nic z tym nie możemy zrobić. Życie na tej grzesznej planecie jest ciężkie nie tylko ze strony moralnej, ale i ze strony fizycznej. I ta cała nieczystość rytualna była jakby widzialną częścią obecności śmierci. A jak wiemy, śmierć nie miała prawa wejść w obecność Pana Boga, czyli w świątynię albo w, w, w namiot zgromadzenia. Rzymian 5 rozdział 12 werset czytamy. Przez to jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Śmierć we wszystkich jej objawach jest między innymi przekleństwem grzechu. A właśnie, do czego tu jest narodzenie dziecka? Gdy Bóg powiedział do Adama, przez ciebie ziemia jest przeklęta, do Deby powiedział, w bólu będziesz rodzić. W starożytnych czasach urodzenie dziecka było niebezpiecznym procesem. Jak przypomnimy, możemy sobie przypomnieć te tak historie różne, które są zawarte w Biblii. I może między innymi dlatego ludzie kiedyś mieli po kilka, nawet kilkanaście dzieci, ponieważ no nie każde dziecko mogło zobaczyć wiek dojrzałej, a nawet nastoletni. Dlatego Księga Kapłańska zawiera te wszystkie rytuały. 30 dni po urodzeniu chłopczyka, czy 60 po urodzeniu dziewczynki, kobieta miała przynieść ofiarę do świątyni. Oczywiście, jak rozumiemy, ofiara wskazywała na Jezusa Mesjasza. W ten sposób kobieta oddawała Bogu cześć i podziękowania za to, że pomógł jej przejść przez ciążę, przez poród i za ten czas po porodzie, kiedy już wiadomo było, że ona jakby odzyskała swoje siły, wzmocniła się. I dziecko było zdrowe, i matka była zdrowa. Za to była ta ofiara, ofiara podziękowania Panu Bogu. Ten stan człowieka, w którym znalazł się, gdy miał rytualną nieczystość, jawnie pokazywało obecność grzechu na tej ziemi. To, poka... to pokazywało, że tylko przez śmierć mesjasza, baranka jest wyjście z tego fizycznego stanu dolegliwości w której znalazł się człowiek. Sięgnijmy jeszcze do księgi proroka Izajasza. 53 rozdział i 5 werset. Księga Iz... <klimy> Izajasza 53, 5. Lecz on zraniony jest za występki nasze, Starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Przez Jezusa mamy nie tylko przebaczenie naszych grzechów, ale również jesteśmy przez Niego uleczeni. Prorok Izajasz nam o tym mówi. Wróćmy do Trzeciej Mojżeszowej, 15 rozdział, 25 wers werset czytam. 3. Mojżeszowa 15.25 Jeżeli kobieta będzie miała upływ krwi przez wiele dni, a nie jest to czas jej nieczystości, albo jeżeli będzie miała to poza czasem, to będzie nieczysta przez wszystkie dni upływu tak samo, jak i w czasie jej nieczystości. Jeżeli będzie miała ten upływ w do tego czasie, będzie nieczysta. Wskutek jakiegoś. Właśnie co to mogło znaczyć? No, wskutek jakiejś choroby. Jakieś dolegliwości. Z powodu tej choroby nie mogę wejść na dziedziniec w świątyni. Nie mogę jakby no uczestniczyć w tym wszystkim. No i teraz powstaje pytanie, dobra, jeżeli ktoś jest chory i jest potrzeba zrobić opatrunek, to co? Mam nie tnąć tej osoby? Mam nią nic zaopiekować się? No Oczywiście, że nie. Jest to podobne do zasady, kiedy opatrując jednego pacjenta po przejściu do kolejnego w odpowiedni sposób, na przykład myje się ręce. Są pewne postępowania w konkretnej, każdej konkretnej sytuacji. Gdy dolegliwość, choroba ustępowała, przynoszono ofiarę oczyszczenia, po czym człowiek wracał do normalnego funkcjonowania w stosunku do świątyni, do tego miejsca, gdzie była obecność Pana Boga gdzie ten grzech, gdzie to, co śmiertelne nie miało prawa znaleźć, znaleźć miejsca. Wróćmy jeszcze do sytuacji, kiedy kobieta próbuje przebić się przez ten tłum do Jezusa. Wiecie, w obecnych czasach jesteśmy chronieni w tak zwanym rodo, RODO, więc informacja o człowieku jest w jakiś sposób zabezpieczona i czasami nawet tak przesadnie zabezpieczona, że jak chcesz czegoś dowiedzieć się, niekoniecznie o konkretnej osobie, a nawet jakieś takie ogólne informacje, to też jest problem do tego się dostać. A w tym czasie wielu, jak nie wszyscy, w tej małej miejscowości wiedzieli, że na przykład konkretna jakaś osoba miała problemy zdrowotne i wiedzieli, że gdzieś tam wiedzieli, że chodziła do lekarzy. Oczywiście współczuli takiej osobie. Ale w sytuacji, kiedy Jezus udaje się do domu Jaira, a za nim idą tłumy, to chcąc przedostać się bliżej do niego, stanowi to pewnego rodzaju wyzwania dla tej kobiety. Przedzierając się przez tłum, oczywiście dana osoba, chcąc nie chcąc, gdzieś tam dotykała innych. Rozumiemy, co to znaczy dla Izraeli, co to znaczyło dla Izraelczyka w tych czasach. Każdy dotknięty przez taką kobietę był nieczysty do wieczora jak domyślamy się, no tłum raczej nie byłby zadowolony z tego tytułu. W pewnym sensie kobieta jakby nawet, no może nie ryzykuje, ale no naraża się po prostu na pewną opinię ze strony publiczności. A więc czego to, jak, czego to może nauczyć właśnie? Biblia sprawa zdaje, że ta kobieta zaufała lekarzom, zaufała wszystkim, komu można było. Na to, żeby się wyleczyć, wydała wszystkie swoje pieniędzy. A lekarz, wiecie, to jest taka osoba, której chcesz, nie chcesz, a będziesz ufał. Możesz nie znać te, tego, tą osobę, ale będziesz jej ufał. Możesz uczyć się nie ufać wielu osobom, nawet komuś z bliskich i tak, coś, i tak czasami się zdarza w tym życiu, tylko gdy jakiś ból złapie w boku, to chcąc nie chcąc iść do lekarza, aby usunął na przykład zapalenia tego wyrostka robaczkowego i lekarz położy na stół i da znieczulenie i ten nóż zaniesie i grzecznie leżysz i czekasz, aż się uratuje. Ponieważ gdy nie zaufasz, może to się skończyć nawet tragicznie. W tym tkwi, tkwi jakby taki paradoks. Gdy nie mamy wyjścia, to często musimy ufać. Nie ma żadnej osoby na tym świecie, która by nikomu nie ufała. Po prostu nie ma takiej możliwości. Dlatego gdy człowieka boli, on udaje się m.in. do lekarza i musi komuś zaufać. Tam kobiety bolało, zaufała lekarzom, ale niestety ich metody okazały się nieskuteczne. I gdy pewnego razu dowiedziała się, że Jezus jest w tej miejscowości, to nie miała innego wyjścia, zaufała jemu i przyszła do niego. Tylko powstaje pytanie, czy zaufała, bo nie miała wyjścia? Czy coś, czy coś wiedziała na ten temat? Bo to jest też bardzo ważne. I właśnie za chwilę zobaczymy. Ponieważ w Biblii jest bardzo ciekawy fragment, który jest zapisany w księdze proroka Malachiasza, trzeci rozdział, 20 werset. Księga proroka Malachiasza, 3,20. Ale dla Was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie Słońce Sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będzie wychodzić z podskakiwaniem, i będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. Co znaczy na swoich skrzydłach? Oczywiście ten fragment jest zawsze czytany w odniesieniu do Mesjasza, ale pozostaje pytanie, czym są te skrzydła, o których które on posiada i o których mówi prorok. Jeżeli kiedykolwiek widzieliście ortodoksyjnego Żyda, czy na żywo, czy gdzieś na obrazkach, to pamiętacie, gdy Żydzi modlili się w synagodze, to oni mają, wtedy muszą koniecznie mieć, takie nieduże prześcieradło, które, które nazywa się talit. Ono jest zakładane na głowę albo na ramiona. Gdy go noszą. To te końcówki, tak jakby się huśtały, dlatego nazywane są skrzydłami. Mowa jest o brzegach tej chusty, tego pokrycia, ten, ten talid. Sięgając do opisu tejże historii, uwangelisty Mateusza w 9 rozdziale, 20 wersecie czytamy. A oto niewiasta, która od 12 lat cierpiała, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty. Jego. Słuchajcie, nie dotknęła byle czego, czy tam spodni, czy marynarki. Nie, nie o to chodziło. Dotknęła konkretnej części odzieży. Ponieważ gdy Jezus szedł, to te brzegi, te zwisujące końcówki, one jakby trzepotały, poruszały się w takt Jego kroków, jak On szedł. Ponieważ Anglista dalej mówił, myślała, gdybym tylko dotknęła szaty Jego, będę uzdrowiona. Kochani, to nie są jakieś zabobony. Jakieś wierzenia, które gdzieś nawet w naszych czasach e, mają swoje miejsca. Jakieś święte rzeczy, święte relikwie, że tam dotkniesz, będziesz uzdrowiony, to ci pomoże, tam sukces będziesz mieć i tak dalej. Nie, to nie na tej zasadzie. Kobieta uczyniła to na podstawie Księgi Proroka Malechiasza 3.20, gdzie wyraźnie napisane, że ratunek uzdrowienia na skrzydłach Jego. To kolejny temat, który można gdzieś tam rozwijać i będzie chyba nawet niejedno kazania na ten temat. Ale taka ciekawostka. Księga Malechiasza 3.20. Ostatni prorok Starego Testamentu w ostatnim rozdziale umieścił to zdanie jako nadzieję dla człowieka zapisał, że Bóg obiecał, iż przyjdzie ten na skrzydłach którego będzie uzdrowienie. Tej kobiecie nie pozostało nic, jak tylko zaufać Słowo Boże, i znaleźć się na brzegach tych skrzydeł, złapać się tych skrzydeł. Pozostaje jeszcze jeden może wątek. Według prawa kontakt z taką nieczystą osobą powoduje nieczystość u innego człowieka. Pytanie, czy Jezus zrobił się nieczysty? Można potorować tędy roz, rozważanie. Sięgnijmy do e, fragmentu, który jest zapisany w Ewangelisty Marka, piąty rozdział i od wersetu 29. Marka 5, 29-30. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. I właśnie Marek jako jedyny ewangelista opisuje, co odczuł Jezus. Kolejny werset. A Jezus poznał zaraz, że z Niego moc uszła. Ta kobieta poczuła. Jezus poczuł, poczuł poznał, że z Niego uszła moc. Gdyby nie wyzdrowiała, to wielu z tego tłumu byliby nieczyści, byłby problem. Ale ona dotknęła Jezusa. Dotknęła tego, jak napisano u proroka, w skrzydłach którego jest uzdrowienia. Uwierzyła, że jest mesjaszem, przyszła do niego i jakby skorzystała z tego, o czym prorok przepowiedział wcześniej. Gdy jak to... Wiecie, można powiedzieć, że poszła jakby na całość, gdy postanowiła, że zaufa Jezusowi. Że uwierzy w to, co pisze Pismo Święte i Pan ją wtedy nie zostawi. I Jezus ją nie zostawił. Nie zostawił tą kobiety i nie zostawi nikogo, kto w Niego uwierzy i kto przyjdzie do Niego, żeby złapać się tych skrzydeł, żeby przyjść pod i być w obecności Jezusa Chrystusa. Zamiast tego, żeby zostać skażony, nieczysty, z Niego uszła moc. Nie tylko nie zrobił się nieczysty, ale oczyścił ową niewiastę, uratował ją od choroby, ponieważ ta osoba zaufała Panu. Zastanówmy się na chwilę, jak my mamy, jakie my mamy zaufania do Pana Jezusa. Czy mamy to zaufania? W jakim stopniu? To niech każdy przeanalizuje. Dlaczego? Nie dlatego, że gdzieś tam podważam może Wasze relacje z Panem Bogiem, nie. Dlatego, żeby po prostu każdego dnia to analizować. Każdego dnia przyjść przed oblicze Pana Boga i zapytać, Panie Boże, gdzie jestem dzisiaj obecny? Jak mnie widzisz? Nie jak ja siebie widzę, jak Ty mnie widzisz i co jeszcze mam dzisiaj zrobić? W czym mam zadziałać? Każdego dnia naszego życia, w naszej pracy, w nauce, z naszymi problemami, czy możemy tak zaufać Jezusowi? A może gdzieś tam sobie kalkuluję, a co będzie, a jeżeli nie wypali, a jeżeli zwolnią mnie z pracy i tak dalej, a gdyby tej kobiecie się nie udało? Czy rozumiemy, jakie mogły być konsekwencje? Ponieważ przecież przez nią umarła córka Jaira. To poważne sprawy. Człowiek zawodzi i sam jest zawiedziony. Bardzo często nieświadomie, niekoniecznie z jakimś umysłem. Kobieta została zawiedziona przez lekarzy. Nie mogli sobie poradzić z jej chorobą, nie potrafili jej pomóc. Ale Jezus nie zawiódł. On dotrzymał Obietnicy, którą dał kiedyś przez proroka. Czy wierzysz w to, że Jezus dotrzyma obietnicy i nie zawiedzie nawet w sytuacji, która może wydawać się być bardzo niebezpieczna? Czy wierzysz w to? Bracia, siostry, człowiek może zawieść. Czy to rodzina, czy znajomi? Niekoniecznie celowo. My tylko grzeszni ludzie. Czasami się tam zdarzy, no nie chciałeś. A gdzieś tam uchybiłeś. Ale nie Jezus. On nie zawodzi. On pragnie, by człowiek zaufał mu, ponieważ od niego mamy pewną taką stuprocentową gwarancję, że nie zawiedzie. Czy wierzymy w to? Z jednej strony to może wydawać się trudne, ale nie mamy innego wyjścia. A wiecie dlaczego? A mamy jakąś alternatywę? Nawet źle powiedziałem. To nie chodzi o na alternatywę. Po prostu jeżeli to czytam i temu nie ufam, to tylko tak, dla urozmaicenia czytam. Ale jeżeli ufam temu, co Pan Bóg zawarł na swoich kartach, na kartach Pisma Świętego, to jest coś o wiele więcej. Nie mamy innego wyjścia, tylko zaufać Jezusowi. A On nie zawiedzie, On poprowadzi nas w życiu i niech Pan nam w tym pomoże i niech imię będzie Jego uwielbiony na wieki wieków. Amen.